Witajcie, ja mam na imię Daria, jest to kolejny odcinek kursu programowania dla początkujących. W poprzednim odcinku omawiałam już, jak przeprowadza się operacje na bitach. Wykorzystywaliśmy do tego przesunięcia bitowe, jak i operacje sumy bitowej. W tym miejscu chciałam Wam pokazać, jakie operacje bitowe możecie wykorzystać podczas programowania. Zacznijmy od operacji sumy bitowej. Spójrzcie na tabelę. W pierwszej kolumnie mamy wartości, jakie może przyjmować argument A, w drugiej kolumnie wartości, jakie może przyjmować argument B, no a trzecia kolumna to jest wynik. I spójrzcie, jeżeli sumujemy ze sobą dwa zera, otrzymamy w wyniku 0. W każdym innym przypadku otrzymujemy zawsze logiczne 1. W przypadku operacji sumy, czy inaczej alternatywy bitowej, wynik jest równy 1, jeśli chociaż jeden z argumentów miał wartość 1. Przejdźmy dalej. Kolejna bardzo ważna operacja bitowa, którą będziemy wykorzystać już przy kolejnym odcinku, operacja iloczynu bitowego AND. Spójrzmy tutaj na analogiczną tabelę. Znów mamy w kolumnie pierwszej i drugiej dwa argumenty, argument A, argument B. Kolumna trzecia to wynik. Spójrzmy, że logiczne 1 otrzymujemy tylko w przypadku, jeżeli argument A, jak i argument B równa się 1. W każdym innym przypadku otrzymujemy logiczne 0. Podczas programowania możemy także wykorzystać operację sumy wyłączającej, czyli inaczej alternatywy rozłącznej. Do jej oznaczenia używamy takiego skrótu XOR. I znów mamy tutaj analogiczną tabelę. Logiczne zera otrzymujemy, jeżeli sumujemy ze sobą dwa argumenty jednakowe. Czyli jeżeli sumujemy ze sobą dwa zera, w wyniku otrzymujemy 0. Jeżeli sumujemy ze sobą dwie jedynki, także w wyniku otrzymamy 0. W każdym innym przypadku, w przypadku sumowania argumentów różnych od siebie, otrzymamy logiczne 1. I jeszcze jedna operacja, operacja negacji, określana, opisywana symbolem NOT. Wynik jest po prostu przeciwieństwem naszego argumentu. Czyli jeżeli mamy argument 0, w wyniku negacji otrzymamy 1 i odwrotnie, jeżeli mamy 1, w wyniku negacji otrzymamy 0. Podczas programowania, i mówiłam to także w poprzednim odcinku, możemy wykorzystywać także przesunięcia bitowe. Mamy tu do dyspozycji przesunięcie bitowe w lewo i ono oznaczone jest takimi ostrymi nawiasami. Te ostre nawiasy to jakby są takie groty strzałek, pokazujące, w którym kierunku możemy sobie ten nasz argument przesuwać. Także te groty strzałek w przypadku przesunięcia w lewo skierowane są w lewo, a jeżeli mamy przesunięcie w prawo, to te groty strzałek skierowane są w prawo. Tutaj możemy przesuwać argumenty o tyle, ile mamy dostępnych bitów. Jeśli przesuniemy o więcej miejsc, w efekcie uzyskamy 0. Jeżeli jesteś na grupie programowanie w języku C, otrzymałeś zadania dodatkowe do poprzedniej lekcji, na pewno wiesz już, jak to działa i masz to przećwiczone. Jeżeli nie, zachęcam Cię do tego, żeby właśnie do tej grupy się zapisać i te dodatkowe zadania otrzymać. Myślę, że naprawdę warto, zwłaszcza na początku swojej drogi, swojej przygody z programowaniem, robić tych zadań jak najwięcej. To na pewno Wam w programowaniu pomoże. Nie da się nauczyć programować, jeżeli tylko słuchacie jakichś wykładów, czy jeżeli tylko czytacie jakieś materiały. Żeby nauczyć się programować, trzeba programować. Jeżeli wróćmy teraz do przesunięcia bitowego, tu Wam chcę jeszcze powiedzieć, że przesunięcie argumentu o 0 miejsc powoduje, że dany argument się nie przesunie, czyli po prostu pozostanie tam, gdzie był pierwotnie. Jeżeli chodzi o operacje bitowe, jest to wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C, który zostanie opublikowany jak zwykle w przyszły wtorek. Mam nadzieję, że również będziecie ze mną. Gorąco zachęcam Was także do subskrypcji kanału. Dzieje się tu wiele fajnych rzeczy, dostępnych jest coraz więcej materiałów. Myślę, że każdy, zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczony adept sztuki elektroniki, znajdzie tutaj coś dla siebie.
Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Cześć.